Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam ciepło z Tomaszowa Mazowieckiego. Dzisiaj, jak to zwykle mamy w praktyce, chcemy pochylić się znowu nad fragmentami na dzień dzisiejszy. I czytam je z Księgi Proroka Ezechiela z 14 rozdziału 6 wiersza. Tak mówi Wszechmocny Pan, nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów. Oraz z listu do Rzymian z 12 rozdziału 2 wiersza. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić sobie z wolą Bożą. Co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata. To bardzo cenne ostrzeżenie i też takie słowa, które bardzo często wśród chrześcijan trafiają na pewien podatny grunt. I tak zaczyna się pewna krytyka, że jakie to czasy są złe, jak to zły jest ten świat, jak wiele zagrożeń. Tyle, że wydaje mi się, że wcale nie o to chodziło Pawłowi. Ba, w pewnym sensie jest to właśnie taka pokusa, która jest aktualna i bardzo światowa. No bo czy nie jest tak, że z wiekiem, w pewnym sensie ja też sam się o tym przekonuję, tak jakoś coraz łatwiej przychodzi, żeby powiedzieć, no nie, no te dzisiejsze czasy, to one są takie straszne, a to w ogóle, co teraz się wyprawia? Myślę, że sami też to dobrze rozumiecie. No i więc, czy o to tak naprawdę chodziło Pawłowi? Niekoniecznie. O wiele ważniejsze jest to, co Paweł pisze właśnie dalej. Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To pokazuje, że bardzo istotne w byciu chrześcijaninem jest posiadanie pewnej umiejętności introspektywnego spojrzenia w samego siebie. Ciągłego poszukiwania też, co jest tak naprawdę moim własnym bożkiem i w co najłatwiej mi jest upaść. Wiara wcale nie zwalnia z tego, że przestajemy mieć tą pokusę. Bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo też wpadamy w pewne mody, które są o wiele trudniej dostrzegalne jako zagrożenia niż to, czego tak łatwo nam się jest przyczepić i co tak aż kusi, żeby powiedzieć, tak, że internet jest zły, że media są złe i wszystko inne. A wydaje mi się, że o wiele powszechniejszym problemem wśród wielu chrześcijan jest właśnie to, że gdzieś tam daliśmy się skusić takiemu bożkowi wyrażania opinii. To jest chyba taki bałwan, który łączy wielu z nas. Ale co się dziwić, przecież wchodząc na jeden z najpopularniejszych portali też pierwsze co, to jesteśmy pytani, co myślisz? Tam nie ma takiej gwiazdki. Zanim napiszesz, to się zastanów, co powiesz. A może właśnie jako chrześcijanie powinniśmy wręcz sami sobie tą gwiazdkę dopisać i zweryfikuj, nim się wypowiesz. Czy jest to dobre? Czy jest to miłe? Czy jest to doskonałe? Nie po to, żeby zamknąć nam usta, ale po to, żebyśmy sami zawalczyli z tymi pokusami, które są najbardziej powszechne. I to wcale nie jest coś nowego. Przecież Jezus też uczył o tym, że bardzo łatwo jest dostrzec źdźbło trawy w oku bliźniego, a nie zauważymy belki swoim. Tak więc chciałbym zachęcić do tego,
Ja wiem, że ja sam wyrażając opinię, może popadam też w to, ale chciałbym jednak zachęcić, byśmy uważali, by w poszukiwaniu obcych bałwanów samymi bałwanami się nie stać. To znaczy dla siebie samych nie stworzyć bożków. Także zachęcam, pomódlmy się. Dobry Panie Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty kładziesz na nasze serce słowa ostrzeżenia, słowa przestrogi przed pokusami tego świata. Spraw, Panie, abyśmy więc potrafili szukać tego, co dobre, co miłe, co właściwie Tobie, potrafiąc zachować uwagę i ostrożność, by jednocześnie nie popaść w manię oceniania kogokolwiek, byśmy sami nie tworzyli sobie nowych bałwanów, sami nie byli bożkami zwodzącymi samych siebie. Prosimy Cię, Ty daj nam ducha mądrości, Ty nas prowadź w tym dniu i pozwól, by słowo Twoje było między nami zachowane. Niech Wam błogosławi Pan, niech Was prowadzi i do zobaczenia. Panem Bogiem.